jak podłoga jest już czysta, no to masz na przykład ochotę na śpiew i se śpiewasz i w ogóle zrobisz to taką małą przerwę, ale na przykład se śpiewasz i potem możesz chwilę odpocząć na przykład. Warszawa to stolica i bohaterskie miasto, a piękna jej historia to nasza wspólna własność. Syrenka, herb Warszawy, uśmiecha się do Wisły, zaprasza wszystkie dzieci, by ją odwiedzić przyszłe.